Jest to przez weekend władował im baterię. Więc musimy sprawdzić, czy alternator nie pobiera prądu. Mhm. Sprawdzimy go i zobaczymy, czy coś może być w nim uszkodzone. O, jakieś zwarcia, bo coś, nie? Bo dioda jakaś trafiona, to się zdarza, nie? Zestaw prostowniejszy bądź regulator. No dobra, pomierzymy coś ci, bo jakieś kabluny dać. Odpala się konsola. Pokazuje 0, 39, 40. No i pokazywał tak 48 mniej więcej, no. Prawie pół ampera pokazywał. Tak, tak. Więcej pokazywało ze względu na to, że zawsze jest minimalny pobór w aucie dopuszczalny. Okay. To jest 0,06. Także rzeczywiście alternator, coś jest w nim uszkodzone. To co, rozbieramy? Jak najbardziej. Dobra. Sporo tego jest. On całkiem świeżo wygląda w ogóle, nie? Widać, że chyba niedawno musiał być regenerowany. No coś po chuj nie tak. Dobra, rozbieramy, działamy. Ładnie wygląda, co? Tak, wirnik wygląda źle. Trochę słychać łożysko, ale ogólnie skupmy się na tym, że pobierał prąd alternator. Przyczyną może być regulator napięcia, bo cała reszta nie wygląda wizualnie źle. A jeżeli chodzi o taki regulator, to jest jakiś specyfik, to nie wiem, trzeba kupować w Stanach? Nie, nie. Wszystkie części mamy na miejscu, mimo że alternator jest amerykański. Typowa Ameryka.